za rok drugi i za dwa. Komisja Budżetu, którą ja reprezentuję, też się zgodziła. Niestety mam pismo od pana prezydenta, że te 200 tysięcy górnik na razie nie dostanie. A powiem wam inną rzecz, o której wy nie wiecie. Ale proszę mnie przerywać. Nie, ale mogę słuchać. Pani, natomiast się dowiedzieliśmy w ostatnich dniach, że prezesi wszystkich spółek bałtyckich, czyli na sport nie ma pieniędzy, na te inne rzeczy nie ma, podostawali olbrzymie nagrody. Pan prezes MPK Zarzycki, który zarabia 13 tysięcy brutto, to jest bardzo mało chyba, nie? 13 tysięcy brutto, dostał 39 tysięcy nagrody. Rozumiecie to? 39 tysięcy nagrody. Dwaj prezesi Zamku Książ dostali po 40 tysięcy nagrody. I tak wszyscy prezesi w tym mieście podostawali nagrody, ale na sport, na inne rzeczy nie ma pieniędzy. Chcę wam to powiedzieć, jako były piłkarz Górnika Wałbrzych, my zawsze byliście z nami, tu po 30 tysięcy chodziło kibiców, byliśmy mistrzami jesieni. Nigdy klub sportowy Górnik Wałbrzych się na kibicach nie zawiódł, ale dzisiaj to miasto potrzebuje was, potrzebuje pomocy, bo my te wiadomości chcemy ludziom przekazać. Niestety te wiadomości nie są przekazywane. Media nie chcą o tym mówić. Rozumiecie, o co chodzi w tym mieście? Wy nawet nie wiecie o tych nagrodach. Wodociąga. Dlatego mówię, przyszedłem do was, bo PZPN to jest jedna sprawa i ja was wspieram. Bo ja grałem, ja wiem, co się dzieje w PZPN i tak dalej, bo grałem pan w tym czasie. Tu ma pan numer, ja panu polecę to przyszedł. I proszę, to będzie na początku listopada sesja. Przyjdźcie na tą sesję. Dowiecie się, co w tym mieście się dzieje. Bo te wiadomości w ogóle nie są przekazywane. Kablówki są w rękach rządzących tego miasta i nie chcą wam tych informacji przekazywać. Ja przepraszam, że takie coś wygłosiłem, ale byliście ze mną. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Dziękuję.